Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Sadio Mane to piłkarz, który posiadał wręcz nienaganną opinię w świecie futbolu. Ostatni czas jednak to spora ilość skandali związanych z Senegalczykiem. Czy właściciele Bayernu Monachium latem pozbędą się niesfornego napastnika? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem wam także o dziwnym zachowaniu Cristiano Ronaldo, Marku Papszunie, który niebawem odejdzie z Rakowa Częstochowa, oraz o sprytnym planie Realu Madryt na ściągnięcie Erlinga Haalanda na Santiago Bernabeu. Czy Norweg zostanie najdroższym piłkarzem w historii? Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dowiecie się czegoś nowego. Dzięki temu będę mógł się nadal rozwijać. A teraz chwila dla partnera kanału i przechodzimy do dzisiejszych, bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bukmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach, łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Sadio Mane uchodzi za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, a niespełna kilka lat temu stawiano go na podium kandydatów do zdobycia złotej piłki. Gdy Senegalczyk grał w Liverpoolu, słyszeliśmy na jego temat same superlatywy. Wiele się jednak zmieniło po jego transferze do Bayernu Monachium. Czar goryczy przelał się natomiast po ostatnim meczu Bayernu Monachium z Manchesterem City. Bawarczycy odnieśli wówczas srogą porażkę aż 0-3. Więcej niż o samej grze mówiło się jednak o wydarzeniach, do jakich doszło w szatni Bawarczyków. Po zakończeniu spotkania Sadio Mane miał zetrzeć się z Leroyem Sané. Senegalczyk uderzył swojego klubowego kolegę, za co został zawieszony. Otrzymał także najwyższą karę finansową w historii klubu. W wysokości, uwaga, 350 tysięcy euro. Choć media mocno nadmuchały całą sprawę, były piłkarz m.in. Manchesteru United Luis Zaha twierdzi, że takie zachowania są wręcz codziennością w piłce nożnej. To, co wydarzyło się pomiędzy Mane oraz Sané, jest częścią tej dyscypliny. Nie chcesz tego widzieć ani słyszeć, lecz jest to codzienność. Jeśli czegoś takiego nie ma, to oznacza, że nie ma rywalizacji. Nie istnieje świat idealny. Jeśli masz grupę 25 piłkarzy, to na pewno wśród nich są jakieś tarcia, ponieważ nie da się kochać każdego. Stwarza to rywalizację. Po całym starciu Leroy Sané posiadał mocno opuchnięte usta, lecz mimo to u działaczy klubu stanął po stronie kolegi i poprosił właścicieli o niewyciąganie z tego powodu dużych konsekwencji. Kiepskie zachowanie oraz brak wizji trenera wobec Sadio Mane sprawia, że coraz częściej mówi się o jego odejściu w letnim okienku transferowym. Porywczy gracz odbył rozmowę na temat zajścia z trenerem Thomasem Tuchelem. Z kolei obaj zawodnicy mieli już dojść do porozumienia po awanturze, do której doszło w Manchesterze. Zdaniem Plettenberga ten fakt jednak nic nie zmienia. Z tego co wiem, Bayern zrobi wszystko, żeby latem pozbyć się Mane. Ze sportowego punktu widzenia trener Tuchel nie ma żadnych planów wobec niego, ponieważ on nie pasuje do jego systemu gry. Zawodnik jest oceniany bardzo krytycznie wewnątrz klubu. Podpisanie kontraktu z Mane, zwłaszcza z olbrzymią pensją, jest postrzegane jako wielki błąd. Jego zarobki przekraczają 20 milionów euro rocznie. Po rozczarowujących występach na Sebernerstrasse żartują, że Bayern pozyskał nie Sadio, a jego brata bliźniaka. Nie da się ukryć, że żaden klub nie chce posiadać w swoich szeregach zawodnika, który sieje spustoszenie wewnątrz drużyny. Zachowanie Sadio Mane możemy wytłumaczyć determinacją oraz wolą zwycięstwa. Jednak wyzwiska oraz rękoczyny nie przystają zawodnikom na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Czy przygoda Sadio Mane w Bayernie Monachium zakończy się zaledwie po jednym sezonie? Niestety coraz więcej na to wskazuje. Niejednokrotnie zdarzało się, że Cristiano Ronaldo dawał upust swoim emocjom na boisku. Jednak to, co dokonał w ostatnim meczu z Al-Hilal, z pewnością zszokowało wielu kibiców. Kiedy Al Nassr w ostatnim meczu przegrywało już 0-1, Ronaldo musiał poczuć się już bardzo sfrustrowany i dał na to dowód w 57 minucie, kiedy w starciu z rywalem kompletnie stracił wyczucie. Na nagraniu widać, że 38-latek dosłownie pomylił dyscypliny. W
powietrzu złapał swojego rywala za szyję, skoczył mu na plecy, a po chwili brutalnie sprowadził go do parteru. To jednak nie koniec. Schodząc z murawy, Ronaldo dał się sprowokować kibicom Al-Hilal, którzy skandowali w jego kierunku nazwisko Leo Messiego. Ronaldo w odpowiedzi zachował się w skandaliczny sposób. Portugalczyk chwycił się za genitalia. Wczoraj polskie media obiegła zaskakująca informacja. Dokładnie z końcem czerwca Marek Papszun przestanie pełnić rolę trenera Rakowa Częstochowa. W świecie piłki nożnej są kluby, z którymi utożsamiane są pewne persony, jak chociażby Leo Messi z FC Barceloną, czy też Zinedine Zidane z Realem Madryt. W Polsce tak jest z Papszunem i Rakowem Częstochowa. Raków zwołał na środę specjalną konferencję prasową. Wszyscy spodziewali się, że dojdzie do przedłużenia kontraktu, ale okazało się zupełnie inaczej. Wchodziliśmy 7. rocznicę pracy trenera Papszuna w Rakowie. Przez ten okres zbudowaliśmy bardzo dobre relacje, wręcz nawet takie przyjacielskie. I stąd właśnie na mnie dzisiaj leży przywilej, czy też ciężar poprowadzenia dzisiejszej konferencji, jak również temat negocjacji kontraktowych, które z trenerem Papszunem prowadziliśmy. Zaproponowaliśmy Markowi Papszunowi przedłużenie kontraktu na kolejny sezon. I to, co dzisiaj mogę ogłosić, to, że nasza współpraca decyzją trenera od kolejnego sezonu nie będzie kontynuowana. Jest mi z tego powodu smutno, przykro. Użyłem wszystkich argumentów, które mogłem, również tych takich emocjonalnych. Niestety najwidoczniej było to za mało. No i dzisiaj jest ten moment, kiedy postanowiliśmy, że tę informację ogłosimy. Oczywiście z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo trudna chwila, dlatego że no, kiedy rozpoczynaliśmy tę współpracę 7 lat temu, naszym celem był awans do Ekstraklasy, a takim marzeniem w mojej głowie przynajmniej to był Puchar Polski, zdobycie Pucharu Polski. Dziś walczymy o cel, o którym w tamtym momencie nawet nie marzyłem. Dlatego Marku, chciałem ci bardzo mocno za ten okres podziękować, za to wszystko, co zrobiłeś dla Rakowa. Tym prostym słowem, dziękuję. Co ciekawe, właściciele Rakowa Częstochowa poinformowali, iż nowy trener został już wybrany. Na ten moment nie wiemy jednak, kto nim zostanie, choć dużo informacji wskazuje, że będzie nim Dawid Szulczek, czyli aktualny trener Warty Poznań. Mimo iż w szeregach Realu Madryt są wybitni młodzi zawodnicy, tacy jak Tłemeni, Vinicius Junior czy też Rodrigo, to jednak ostoją królewskich nadal pozostają Luka Modric, Toni Kroos oraz Karim Benzema. Wygląda na to, że cała trójka niebawem przedłuży swoje kontrakty, aczkolwiek nie ma złudzeń, niebawem pewna era na Santiago Bernabeu będzie musiała się skończyć. Jeśli mowa o obsadzie dziewiątki, to jeszcze do niedawna królewscy myśleli przede wszystkim o tym, by przekonać do transferu Kyliana Mbappé. Wygląda jednak na to, że Florentino Perez wraz z resztą zarządu stracił już cierpliwość do gracza Paris Saint-Germain. Pytanie natomiast, co dalej? Potencjalnym następcą Benzemy mógłby być Erling Haaland. Ten jednak latem ubiegłego roku podpisał trwającą do aż 2027 roku umowę z Manchesterem City. Angielski klub z własnej woli na pewno nie wypuści Norwega, który w obecnej kampanii zdobył aż 47 goli. Real ma mieć jednak konkretny pomysł, jak całą transakcję rozegrać. Według informacji podanych we francuskim programie Telefoot, kluczowa będzie tutaj pewna klauzula w kontrakcie z The Citizens. Otóż już za rok snajper dzięki jednemu z zapisów mógłby zmienić barwy. O ile Los Blancos zdecydują się wydać od 220 do nawet 240 milionów euro. To mogłoby uczynić Haalanda najdroższym futbolistą w dziejach. Jak do tej pory tytuł ten należał bowiem do Neymara, za którego Paris Saint-Germain zapłaciło Barcelonie w 2017 roku aż 222 miliony euro. Patrząc jednak na umiejętności zawodnika i jego wciąż młody wiek, królewscy mogą nawet bez większego wahania rozbić niebawem bank. Nie ma co ukrywać, że na ten moment piłkarz pokroju Erlinga Haalanda,
który jest typowym środkowym napastnikiem, jest potrzebny Realowi Madryt. I z biegiem czasu Norweg może znaleźć się wyżej na liście transferowej królewskich od samego Kyliana Mbappé, który raczej woli grywać na skrzydle, a tam zespół Santiago Bernabeu ma już młodych zawodników. Zupełnie inna sytuacja jest ze środkowym napastnikiem. Benzema ma już 35 lat i choć wciąż prezentuje wybitną formę, to wiek daje mu o sobie znać w postaci urazów, które wykluczają jego dyspozycję w kluczowych momentach sezonu. A według Was transfer Erlinga Haalanda do Realu Madryt jest nieunikniony? Czy Waszym zdaniem Norweg jest wart ponad 200 milionów euro? Wyraźcie swoją opinię w sekcji komentarzy. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!